Dzień dobry, witajcie. Witajcie z mojego ogrodu, ale rozpostarłem sobie tutaj dywan. A cóż chcę zrobić? Chcę zrobić próbę. Próbę siewnika, próbę wysiewu. I właśnie postanowiłem, że zrobię to na włókninie. Zaraz powiem, o co mi chodzi. I troszeczkę omówię tutaj zasadę działania tego siewnika. Może wezmę kamerę, pokażę, ile tam się tego wysiało. To jest taka właśnie próba wysiewu. No będzie kiepsko widać, bo są nasionka tutaj. Są porozrzucane. Uważam, że to jest takie optymalne ustawienie. Tutaj robiłem wcześniej też próbę. Też są nasionka. Omówię teraz, jak ten siewniczek działa, bo jeżeli ktoś się chce zdecydować zakupić coś takiego, oczywiście jak najbardziej polecam. I tak, zaczniemy od tego, jak to mniej więcej działa. Tutaj mamy zbiornik zasypowy. Jak widzicie, można sporo nasionek wsypać. Tu w moim przypadku jest pietruszka, którą niedawno siałem i jeszcze będę zasiewał. Także tu mamy koło napędowe. Tu mamy łańcuch, przez który napędzane jest właśnie to koło ze szczotkami. A tutaj z tej strony trochę niewygodnie, on mi się skuba nie skręci. Tutaj mamy tarczę. To tą tarczą ustawiamy sobie odpowiednią wielkość, tu są nawet ponumerowane te otworki, odpowiednią wielkość, dostosowując do rodzaju nasion. Prawdopodobnie koper miałem ustawione na troszkę większym otworze, większej średnicy, bo też sobie teraz ostatnio troszkę posiałem kopru. Marchewka myślę, że będzie też na tej samej tarczy zasiana, także można tu wybrać sporo takich nasionek. Jeżeli wybierzemy, bo miałem wcześniej ustawioną mniejszą średnicę na tarczy, wtedy po prostu tak nie do końca to jest dobrze zasiane. Czasami tak jest, że nie wrzuci nam tych tutaj nasionek z tego powodu, że otworek jest mały, tak? Otworek jest mały, a nasionek tutaj jest. To nie jest tak, że gdzieś to w jakiejś rynience, że to po prostu musi wejść, tylko tu jest czasami kwestia losowa. Więc ustawiłem o jedną średnicę, o jeden numerek na tej tarczy więcej. I słuchajcie, teraz tak, taka jeszcze praktyczna porada. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie to jedną torebkę tutaj wsypać do zasiania, to się po prostu Wam nie sprawdzi, bo to się rozsypie po tym zbiorniczku, także tu musi być więcej nasionek, czyli musi być mniej więcej tyle, co jest teraz, może być nawet troszkę mniej, żeby to tak fajnie sprawdzało się i działało. Gdy będzie mniej, to trzeba też kontrolować, gdy będzie mniej, no to trzeba oczywiście zwiększyć średnicę tego otworku, żeby więcej wypadało, żeby było większe prawdopodobieństwo, że nam to nasionko wypadnie. No i tutaj jak to jeszcze działa? No to jest brudny, ale jak to działa? Tutaj właśnie na dole jest właśnie tamten otworek. Wpada tutaj w to korytko. Tu jest redliczka, która właśnie robi rowek i tam wpadają nasionka. Tu jest taki element, ruchomy element, który ma na celu przykrywanie tego naciętego rowku, zasypanie. I mamy jeszcze kółko z tyłu takie kopiujące, dociskające, które dociska właśnie nam to ziemię, tą glebę. Teraz, gdy jest mokro, wilgotno, dużo wilgoci, to trzeba delikatnie z tym postępować, żeby nam się to nie za mocno nie zagęściło. No, ten pies chyba oszalał dzisiaj, żeby nam się za mocno nie zagęściło, więc tak to by, słuchajcie, wyglądało. Więc tak króciutko, taki króciutki filmik dla tych, którzy by chcieli. I tutaj, jeżeli chcecie siać punktowo, no to tym siewnikiem takich nasionek nie za bardzo da się wysiać punktowo. On sieje fasolę, można groch, można ogórki siać punktowo. Jest jeszcze taki specjalny przyrząd do tego, żeby siać punktowo. Ale takich małych nasionek no raczej tak nie za bardzo idzie tutaj zasiać punktowo, więc ci, którzy by chcieli tak bardzo oszczędnie siać, no to niestety ten siewnik się do tego nie nadaje. Ale tu też chcę powiedzieć, że niektóre nasionka powinno się właśnie tak gęściej zasiać,
z uwagi na to, że część może nie powschodzić, a te, które powschodzą, ewentualnie można przerwać tak, żeby sobie uregulować zagęszczenie w taki dodatkowy jeszcze sposób, dodatkowy zabieg, żeby przeprowadzić podczas, powiedzmy, topielenia. Więc tak to by wyglądało. A też mogę powiedzieć tak na marginesie, że niektóre nasionka powinno się siać właśnie tak gęściej. One lubią właśnie takie warunki. A tu widzę, że mi się już coś zaczyna zielenić. Nie wiem, czy to szczypior od cebuli, czy czosnek, ale już zaczyna ładnie wyglądać. Ja już sobie dziś przygotowałem, o tam. Tam mam przygotowane pole, nie wiem, czy będzie widać taki ciemniejszy fragment. Przygotowałem sobie pole, więc będę siał jeszcze pietruszkę. Ze dwa dni zaczekam, żeby to przewiał wiatr. Zaczekam jeszcze ze dwa dni i sobie zasieję właśnie tą pierwszą pietruszkę, no i pasternak. Udało mi się kupić pasternak, więc będę siał pasternak. To tyle na dzisiaj, tak króciutko. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, zostawię również numer telefonu do siebie. Możecie zadzwonić, dopytać się o jakieś tam szczegóły. Jeżeli będę wiedział, to wytłumaczę, podpowiem i tak dalej. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, za poświęcony mi czas. No i oczywiście za wszystkie miłe, ciepłe słowa w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.